Cześć, ja nazywam się Julita Dębska, jestem coachem relacji. Tutaj na moim kanale YouTube opowiadam o relacjach i o miłości. Jeżeli jesteś osobą, która marzy o wielkiej miłości, albo jesteś w trudnej relacji i nie wiesz, czy zostać w niej, czy też odejść, lub jesteś osobą, która nie chce dopuścić do rozpadu swojego związku, albo ma złamane serce po rozstaniu i jeszcze nie polubiłeś mojego kanału, nie subskrybowałeś go, to teraz jest ten moment. Subskrybuj mój kanał i zostań tutaj ze mną i z moją społecznością na dłużej. A dziś chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które znajduje się w tytule tego filmu, czyli dlaczego jesteś singlem i dlaczego zostaniesz sam? Oczywiście nie musi być tak, że zostaniesz sam i nadal będziesz singlem, no ale oczywiście musisz wiedzieć, co zrobić inaczej, co zmienić, żeby móc mieć wpływ na swoją rzeczywistość. Ja pracuję z wieloma kobietami i mężczyznami, którzy zgłaszają się do mnie właśnie w tym temacie, czyli chcieliby znaleźć miłość swojego życia. No i większość tych osób szuka tak naprawdę rozwiązania poza sobą. Mężczyźni tworzą w swoich głowach tak naprawdę wroga, jakim jest kobieta. Kobiety robią dokładnie to samo, czyli często tworzą sobie taką postać wrogą, jakim jest drugi mężczyzna. Zaczynają walczyć wręcz z drugą płcią, zaczynają się odgrywać za te wcześniejsze swoje niepowodzenia, dochodzi do takiej właśnie tak naprawdę rywalizacji i wojny między płciami, która nie jest w żaden sposób tak wyartykułowana, wyrażona, ale gdzieś na takim nieuświadomionym poziomie ona się dzieje i początki już w ogóle komunikacji często są bardzo, bardzo wrogie. To się dzieje, kiedy właśnie oskarżamy tak naprawdę innych, tą drugą płeć, za to, że coś z nimi jest nie tak i dlatego ja jestem biedny, jestem sam, jestem samotna. Często też oskarżamy w ogóle świat i sytuację na świecie za to, co się dzieje u nas. No i teraz mamy tutaj ułatwioną sytuację, dlatego że możemy zrzucić wszystko chociażby na pandemię i na to, że utrudnia to spotykanie nowych ludzi, chodzenie na randki i w ten sposób to sobie tłumaczymy. Natomiast bardzo często tak naprawdę te powody, dla których jesteśmy wciąż samotni, ta nasza sytuacja się nie zmienia, są zupełnie gdzie indziej, dlatego że i teraz w pandemii ludzie poznają miłości swojego życia i wcale ona nie musi być przeszkodą ku poznaniu kogoś wartościowego. I też ludzie poznają ludzi tej samej płci albo innej płci, którzy są naprawdę w porządku, którzy są wartościowi i nie każdy mężczyzna i nie każda kobieta muszą być źli, muszą być toksykami, muszą być materialistami, przychodzą tylko po to, by nas wykorzystać. No ale czasem łatwiej jest wierzyć w tę historię. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o czymś, co może wydawać się zupełnie oczywiste, ale dla wielu osób, które jednak borykają się z takim problemem, czyli z tym, że są od lat singlami, nie mogą nikogo poznać, to takie oczywiste nie jest. Ja obserwuję całkowite odwrócenie do góry nogami całego procesu budowania relacji, poznawania ludzi. Jak to wygląda? Jak nie powinno to wyglądać? Tak naprawdę cała waga, całe zaangażowanie, czas i energia skupia się na tym pierwszym, początkowym etapie poznawania kogoś. Często to są w ogóle pierwsze dni. Wtedy ludzie wydaje się, że dają z siebie wszystko. Bywa, że nie śpią po nocach, wpadają w jakąś obsesję, oddają swój czas, swoją energię, często zawalają jakieś projekty w pracy albo nie idą do pracy, bo poznali kogoś. I uwaga, zdarza się, że jeszcze nawet nie wiedzą, jak ta osoba się tak naprawdę nazywa albo jak wygląda, bo poznali ją gdzieś w sieci i rozmawiają z kimś, kto na ten moment jest anonimowy,
ale oddają mu tyle swojego drogocennego czasu. I nawet kiedy już wiedzą, jak ta osoba wygląda i jak się nazywa, to na ten moment jest to po prostu ktoś, przy kim się zatrzymaliśmy, bo spodobało nam się jego zdjęcie, bo był na przykład miły. No i zdarza się, że my przy takiej pierwszej osobie zatrzymujemy się na dłużej, toczymy z nią wielogodzinne rozmowy, dajemy jej mnóstwo uwagi, a być może nawet nie dojdzie do pierwszego spotkania, bo okaże się, że ten człowiek w domu ma żonę, albo że ta kobieta ma w domu męża i wcale nie szuka relacji na dłużej, tylko po prostu chce w ten sposób wzmocnić swoją samoocenę, albo zabić swój czas, albo poradzić sobie z kryzysem w związku. Więc my bardzo mocno wchodzimy w relacje na samym początku, kiedy tak naprawdę nie znamy jeszcze tych ludzi, którzy są po drugiej stronie. I na tym etapie zdarza się, że mówimy rzeczy, które są przeznaczone tak naprawdę dla najbliższych, dla ludzi, którym ufamy. Na tym etapie opowiadamy historię swojego życia, opowiadamy o swoich problemach, o swoim dzieciństwie, zwierzamy się, a my jeszcze nie dość, że nie wiemy, czy po drugiej stronie jest człowiek, któremu można zaufać, to nie wiemy tak naprawdę, czy po drugiej stronie jest człowiek, któremu chcemy ufać. Ale dlaczego jest tak pięknie? Dlaczego jest tak fajnie? Dlaczego właśnie na tym etapie często myślimy, że poznaliśmy miłość swojego życia? Mamy wrażenie, że pojawiają się te motyle, że jest to coś, że jest to zauroczenie i dlaczego tak głęboko wchodzimy w to? Bo chcielibyśmy wierzyć oczywiście, że to jest to, że to jest takie piękne i baśniowe. My na tym etapie najczęściej zakochujemy się w swojej własnej wyobraźni. Tworzymy w swojej głowie człowieka, twór tak naprawdę, który nie jest prawdziwy, tylko jest wyimaginowany w pewien sposób. My dokładamy mu cechy, których nie ma, zachowania, których nie ma, dopowiadamy sobie historię na jego temat. Już tak naprawdę Marcel Proust powiedział, że za miłość odpowiada przede wszystkim nasza wyobraźnia, więc nie jest to zjawisko, które występuje tylko dziś. Natomiast na pewno w tym czasie, w którym jednak przede wszystkim poznajemy ludzi online, ta wyobraźnia mocno na to wszystko wpływa. Więc zakochujemy się w dużej mierze w naszym wyobrażeniu drugiej osoby. No i co później się dzieje? My poznajemy tą osobę coraz bardziej, poznajemy ją w rzeczywistości, nawet staje się ona naszym partnerem życiowym. I wtedy ta osoba zaczyna nam przeszkadzać, coś z nią jest nie tak, jesteśmy coraz bardziej niezadowoleni, coraz bardziej się odsuwamy. I nagle się okazuje, że my byliśmy tak bardzo zaangażowani w pierwszych dniach, w pierwszych nocach tej naszej znajomości, dawaliśmy wtedy z siebie wszystko, a teraz nie zauważamy, kiedy ona wchodzi przez drzwi do naszego domu, nie słuchamy jej, ona nam wręcz przeszkadza. I co robimy? Ona siedzi na tej samej kanapie co my, a my zaczynamy szukać w aplikacji nowej bratniej duszy. Kogoś, kto będzie nas lepiej rozumiał, kto będzie bardziej pasował do tego ideału, który stworzyliśmy w swojej głowie, bo okazuje się, że ten człowiek nie jest tym ideałem, dlatego że on jest po prostu innym człowiekiem. I nam już się nie chce poznawać go od nowa. Czujemy się w pewien sposób zawiedzeni, ale czyja to wina? Czy to jest wina tej osoby, że uwierzyliśmy w coś, czego nie ma? Ja obserwuję właśnie taką tendencję budowania tak naprawdę relacji na kompletnej iluzji, na wyobrażeniu i zbyt gwałtownego przyspieszania tego pierwszego etapu i wchodzenie jak w masło w tą relację zbyt szybko, zbyt intensywnie, kiedy tak naprawdę jeszcze nie wiemy, kto tam jest i co nas z tym człowiekiem w ogóle może czekać, bo nic o nim nie wiemy. A później, kiedy wchodzimy już w tę relację, to tak naprawdę bierzemy ją za pewnik, przestajemy się starać, no i zaczynamy szukać od nowa i nie możemy przestać, bo cały czas czujemy się zawiedzeni. Czyli w tych kolejnych fazach relacji tak naprawdę tej energii, czasu i zaangażowania brakuje. A co gdyby
odwrócić te proporcje? I co gdyby tyle tej energii, którą oddajesz, robiąc ten słynny ruch w lewo i w prawo, tyle tej energii, czasu, który oddajesz podczas rozmów z nieznajomymi w internecie, gdyby zainwestować to tak naprawdę w relację, którą już masz, w poznanie człowieka, który siedzi koło ciebie. Jak inaczej często mogłyby wyglądać nasze związki, jak większą szansę na przetrwanie one by miały, gdyby nam się tak chciało poznawać tych ludzi, z którymi już jesteśmy i poznawać ich każdego dnia, jak wtedy, kiedy wchodzimy, jak w to masełko właśnie, w romantyczne rozmowy z naszym wyobrażeniem, z tą iluzją, z człowiekiem, którego czasem nie ma i którego bywa, że nie poznamy, a później się denerwujemy, że ktoś uprawia tak zwany ghosting, bo być może w ogóle to jest człowiek zupełnie innego pokroju niż to, co przedstawił w internecie, niż to, w co uwierzyliśmy. Czy oznacza to, że ten moment wyboru partnera, samego początku, decyzji nie jest ważny? Przeciwnie, ośmieliłabym się wręcz powiedzieć, że on jest najważniejszy i to, jakiego partnera wybierzemy, jaki będzie ten wybór, często zadecyduje o naszej przyszłości, więc ten moment, nazwijmy to selekcji partnerów, jest bardzo ważny. No ale jak to wygląda teraz często u ludzi? My myślimy tunelowo. Kiedy poznajemy jakiegoś mężczyznę na portalu randkowym, w aplikacji, albo jakąś kobietę, która nam się spodoba, bo ma wyjątkowo piękne zdjęcie, albo było wyjątkowo minęła, to zaczynamy myśleć tunelowo i myślimy tylko o tej osobie. Pomijamy już inne, nie poznajemy innych ludzi. Wkręcamy się bardzo szybko w tę relację. Na tym etapie często jeszcze tej osoby nie widzieliśmy, nie poznaliśmy jej w rzeczywistości, więc dokładamy sobie mnóstwo tych naszych wyobrażeń. Ona staje się taką trochę iluzją w tej naszej głowie. A co gdyby właśnie znów tę energię i to nasze zaangażowanie rozłożyć na więcej osób? I nie ma w tym niczego złego. Zobacz, jak wchodzisz bardzo intensywnie w rozmowę z kimś i rozmawiasz z tą osobą całą noc, chociaż to jest pierwsza wasza rozmowa i opowiadasz o swoim dzieciństwie, to tworzy się pewnego rodzaju właśnie ta więź, zaangażowanie i masz wyrzuty sumienia później, że poznajesz inne osoby, że miałbyś z kimś innym rozmawiać, że miałbyś się z kimś innym umawiać. Ale jeżeli zwolnisz, jeżeli nie wejdziesz w to tak bardzo szybko i dasz sobie szansę na to, żeby porozmawiać z kilkoma kobietami albo z kilkoma mężczyznami i zobaczyć, kim oni tak naprawdę są, bo gwarantuję ci, że nie są tym, co sobie wyobrażasz, to masz większe prawdopodobieństwo na to, że jeżeli będziesz działał wolniej, nie tak tunelowo, to poznasz kobiety swojego życia albo poznasz mężczyznę swojego życia. Będziesz działał spokojnie i będziesz wiedział, na co tak naprawdę zwracać uwagę i poznasz przede wszystkim prawdziwego człowieka, a nie to, w co chciałbyś wierzyć. Więc mniejsza jest wtedy szansa na rozczarowanie, więc na początku warto zwolnić, tę energię rozłożyć na więcej osób, bo przyglądać się tym osobom, poznać je lepiej, zobaczyć, jakie te osoby mają wartości, co one myślą o świecie, co nas łączy, co nas dzieli, kim one są. No bo zdarza się, że my tak szybko, intensywnie wejdziemy w jakąś relację, rozpoczniemy tę relację, a później okazuje się, że tyle nas dzieli. Bo słuchajcie, by stworzyć miłość na życie, nie wystarczy miłość. Miłość jest jednym ze składników, ale jest jeszcze więcej komponentów, które sprawiają, że związek jest udany. My miłości możemy mieć wiele w ciągu życia, zwłaszcza jeżeli ktoś jest kochliwy, to może przeżyć wiele pięknych historii miłosnych. Natomiast jeżeli szukasz miłości na całe życie, to oprócz tych motyli w brzuchu, oprócz takich miłych, pięknych emocji, oprócz stanu zakochania, musi być tam coś jeszcze. I to się nie zadzieje, albo jest małe prawdopodobieństwo, że to się zadzieje, zmniejszasz sobie to prawdopodobieństwo, jeżeli będziesz działał po prostu zbyt pochopnie, jeżeli będziesz odwracał te proporcje. Za dużo dawał na początku, a nic nie dawał z siebie później.
jeżeli masz już dosyć tego bezowocnego randkowania i masz już dosyć tej sytuacji, w której szukasz, szukasz i cały czas jesteś sam i cały czas nie wiesz, o co chodzi i chcesz sobie pomóc, chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że znajdziesz miłość swojego życia, to mogę Ci w tym pomóc i z całego serca zachęcam Cię do skorzystania z mojego programu, z kursu online, jak znaleźć miłość życia. Możesz w nim skorzystać też z pakietu, w którym możesz współpracować ze mną podczas konsultacji i sesji coachingowych, a jako alternatywę przygotowałam dla Ciebie też program coachingowy online, jeden na jeden. To jest 8 spotkań, w których pracujesz ze mną na żywo, więc kurs bądź program jeden na jeden, program coachingowy, i do tego Cię bardzo zachęcam. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to jest w końcu ten moment. Jeżeli podobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę. No i jestem ciekawa, jakie są Twoje doświadczenia z szukania miłości Twojego życia, na jakie wyzwania napotykasz i jak sądzisz, co jest tą Twoją największą przeszkodą, barierą w znalezieniu miłości Twojego życia i co jest Twoim największym problemem. Podziel się proszę ze mną i z innymi tym w komentarzach. A może poznasz swoją połówkę właśnie podczas takiej dyskusji, bo to czasem zdarza się tutaj też u mnie na kanale. A na dziś Ci dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!